To wydarzenie już od lat przyciąga turystów do Muzeum Budownictwa Ludowego skansenu w Olsztynku. Jarmark majowy, który otwiera sezon wakacyjny, to stragany z regionalnym jedzeniem, rękodziełem, ale i wiele atrakcji, które przygotowane zostały dla dzieci i dorosłych. Zwykle 1 maja organizujemy jarmark majowy. Jest to impreza, która już na stałe wpisała się do kalendarza imprez. Impreza, którą nasi goście bardzo lubią i którą faktycznie otwieramy nasz letni sezon turystyczny. Jak zwykle dla gości przybywających do muzeum przygotowaliśmy wiele atrakcji. Ponieważ jest to jarmark, nie może zabraknąć kiermaszu rękodzieła, produktów spożywczych, kulinariów. Ze swoimi wyrobami przyjechało dzisiaj do nas prawie 100 wystawców. Na straganach pachniało regionalnym jedzeniem. Były miody, chleb, swojski smalec z ogórkami. Prezentowane było też rękodzieło, w tym również artystyczna ceramika, której twórcy przyjechali do Olsztynka nie tylko z Warmii i Mazur. Wszystkie prace powstają w mojej małej pracowni. Są to moje autorskie pomysły, takie często inspirowane przyrodą, naturą, połączenie takich surowych form z naturalnymi elementami znalezionymi gdzieś w naturze. Muzeum przygotowało wiele działań warsztatowych dla dzieci i dorosłych. Można było kręcić powrozy, obrabiać len, poczynając od cierlenia przez klepanie, aż po czesanie włókien, podglądać pracę tkaczki. Dzieci mogły uczyć się tworzenia bibułkowych kwiatów, malowania na szkle i wyklejania wełnianych owieczek. Majowy jarmark w Olsztynku daje turystom przedsmak tego, jak piękne mogą być wakacje spędzone na Warmii i Mazurach. Są i członkowie sieci dziedzictwa kulinarnego, jest rękodzieło, ale też za chwilę będzie rozbrzmiewała przepiękna muzyka. To jest piękne, to jest to, co nas wyróżnia. Wieś na Warmii i Mazurach. Zapraszamy serdecznie dziś, ale też na urlop. Na wakacje, bo pandemia pokazała, jak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem, a wsie są niezwykle urokliwe na Warmii i Mazurach i czekamy na Was z otwartymi drzwiami i ramionami. Nie mogło zabraknąć wielu bardzo popularnych atrakcji, które przygotowywane są specjalnie na duże wydarzenia organizowane w skansenie. Strzyżenie owiec zawsze przyciąga wielu widzów. Doświadczony strzygacz robi to sprawnie i bardzo szybko. U mnie było, nie chwaląc się, 42 sekundy. To hiszpańska owca, która miała troszeczkę wełny tylko na grzbiecie po prostu, bo wygląda to w ten sposób, że jak jest mało paszy, to ona najpierw wykarmi jagnię, a później to, co starczy na wełnę. I starsza owca nawet może mieć tam takie 3-4 ruchy maszynką i jest praktycznie ostrzyżona. Zabytkowa kuźnia też przyciąga zwiedzających. Tego dnia rozbrzmiewał w niej dźwięk młota uderzającego w kowadło. To jest kuźnia wiejska, która wykonywała rzeczy potrzebne na wsi, okucia wozów, koni, tak, to takie bardziej rzeczy nam potrzebne na co dzień, do pracy. Teraz bardziej się zmieniło w kierunku takim dekoracyjnym, żeby to miało wizerunkowo ładnie wyglądało, czyli detale są bardzo ważne, żeby to wykonać bardzo dokładnie. Ale sama technika pozostaje cały czas taka sama. Jarmarkowi towarzyszyły dźwięki ludowej muzyki. Na scenie odbywał się regionalny konkurs Jawor u źródeł kultury. To już 3. edycja tego konkursu, który ma szansę na stałe wpisać się w kalendarz wydarzeń w regionie. Z tamtej strony Wisły trzy panienki wysły, panienki stoją. Panienki stojały, przewozoce kały. Ten festiwal właśnie twórczości ludowej, Jawor, to już po raz trzeci ta edycja jest realizowana. Widać, że jest potrzebny, widać, że to jest dbanie o tożsamość kulturową, o wielonarodowość też naszego regionu, no i oczywiście pokazywanie i uczenie młodego pokolenia do kultywowania tych tradycji regionalnych. Myślę, że jest szansa, żeby właśnie w tym Parku Etnograficznym Muzeum Ludowym w Olsztynku tego typu festiwale miały miejsce na stałe.
Zwycięzcy konkursu w czerwcu wystąpią w ogólnopolskim finale, który odbędzie się w Tokarni koło Kielc. Muzyka ludowa dopełniła wspaniały klimat majowego jarmarku w olsztyneckim skansenie. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv